Witam Was serdecznie w poniedziałkowy poranek w 29 odcinku mojego podcastu Z pasją o życiu. W moim programie poruszam tematy podróżniczo-lifestyle'owe i na podstawie własnych doświadczeń opowiadam o kulisach życia stewardess. Ponadto znajdziecie u mnie także opowieści podróżnicze, ale oprócz odcinków solowych od czasu do czasu pojawiają się u mnie także ciekawe wywiady z inspirującymi osobami. Moimi gośćmi będą stewardesy, a także były stewardesy oraz ludzie, których pasją są podróże i którzy chcą dzielić się swoimi opowieściami z szerszym gronem odbiorców. Zatem jeżeli tak jak ja nie wyobrażasz sobie życia bez podróży, to trafiłeś na idealny podcast. W dzisiejszym odcinku chciałabym Was zabrać do Wietnamu, a dokładniej nad Zatokę Ha Long Bay, która położona jest niedaleko Hanoi, które jest stolicą kraju. Jestem więcej niż pewna, że większość osób planujących wycieczkę do Wietnamu ma to miejsce na swojej liście zwiedzania. Zastanawiacie się pewnie teraz, co takiego niezwykłego się tam znajduje, że ludzie tak chętnie chcą to miejsce odwiedzać. Przede wszystkim jest to na pewno niepowtarzalny krajobraz. Tysiące wysp, tysiące skał wyrastających sobie jak gdyby nigdy nic z wody oraz różnego rodzaju jaskinie, groty, o których krążą niesamowite legendy i opowieści. Ale oprócz tego znajdują się tam także pływające wioski, w których do dziś mieszkają ludzie i co ciekawe, ci ludzie żyją tylko i wyłącznie w zgodzie z rytmem natury. Uwierzcie mi, że gdybym mogła, dałabym teraz każdemu z Was ten trójkątny wietnamski kapelusz, abyście jeszcze bardziej mogli wczuć się w klimat, no ale niestety nie mogę tego zrobić, więc obiecuję, że dołożę wszelkich starań, abyście podczas tej naszej dzisiejszej wirtualnej wycieczki do Wietnamu naprawdę poczuli azjatycką atmosferę. Zatem zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. Kiedy jeszcze byłam stewardessą, miałam taki specjalny notes, gdzie spisywałam miejsca, które bardzo chciałabym zobaczyć. I dzięki temu, że mogłam łączyć pracę ze zwiedzaniem, lista tych miejsc bardzo szybko się zmniejszała, a odhaczanie kolejnych punktów było tak łatwe, jak co najmniej odhaczanie kolejnych pozycji z naszej listy zakupowej. Czyli na przykład jak sobie odhaczamy ziemniaki kupione, pomidory kupione, chleb kupiony. Jednak u mnie zamiast tych przysłowiowych ziemniaków był między innymi znak Hollywood, był mur chiński, była opera w Sydney oraz zatoka Ha Long Bay w Wietnamie. I lecąc do Hanoi wiedziałam, że bardzo chcę zobaczyć tą słynną zatokę, ale to, czy moje marzenie się spełni, zależało tylko i wyłącznie od tego, czy uzbiera się odpowiednia ilość osób, aby taką wycieczkę zorganizować. Niestety nie mogłam jechać na własną rękę, ponieważ wietnamski transport publiczny, mówiąc łagodnie, nie jest zbyt rozwinięty i w grę wchodziło tylko wynajęcie samochodu, ale miałam ogromne szczęście, bo na wycieczkę zgłosiło się aż 10 osób z załogi i wyjechaliśmy już o godzinie 5 rano, bo od zatoki Ha Long Bay dzieliły nas aż 3 godziny jazdy samochodem, a oczywiście musieliśmy wrócić z powrotem na czas, na kolejny lot. Jednak mimo, że były to w teorii 3 godziny jazdy samochodem, to w przeliczeniu na wietnamskie drogi należało te wyliczenia interpretować trochę z przymrużeniem oka, bo ten z Was, kto był w Azji, ten wie,
że ruch uliczny rządzi się tam swoimi prawami. I powiem Wam szczerze, że przez myśl nawet przeszło mi to, żeby wziąć sobie z mojego pokoju hotelowego poduszkę, aby po drodze uciąć sobie małą drzemkę, ale szybko musiałam sobie ten pomysł wybić z głowy, ponieważ na takiej kartce z informacjami, którą otrzymywaliśmy zawsze od hotelu w dniu naszego przyjazdu, widocznie wielkimi literami było napisane zakaz wynoszenia poduszek z pokoju hotelowego. Więc zauważyłam, że chyba nie byłam pierwszą osobą, która wpadła na ten iście genialny pomysł. Przewodnikiem naszej wycieczki był Dat, bardzo, bardzo drobniuteńki i maluteńki Wietnamczyk, który zamieszkiwał południowe Hanoi i pracował jako przewodnik już od 6 lat. Punktualnie o 5 rano czekał już na nas w hotelowej recepcji i dla każdego miał przygotowany ten tradycyjny wietnamski kapelusz, co było bardzo miłym gestem z jego strony, bo bez takiego kapelusza żadna podróż po Wietnamie nie mogła się odbyć i był to wprost wymarzony rekwizyt do robienia zdjęć. Cała grupa, wszyscy członkowie załogi, zapakowaliśmy się do busa i naprawdę na wpół przytomni słuchaliśmy tych fascynujących opowieści naszego przewodnika, ale niestety znowu tutaj wygrał sen i wkrótce już było pewnie tylko słychać nasze pochrapywanie gdzieś tam na tylnych siedzeniach busa. I właśnie to pokazuje idealnie całą prawdę o tym, jak wygląda życie personelu pokładowego. I pokazuje także to, że każde miejsce było wprost idealne do nadrobienia naszych sennych deficytów. Pierwszy przystanek, jaki tego dnia mieliśmy, była to przerwa na toaletę i na kawę. I nasz bus zatrzymał się przed takim ogromnym hangarem, w którym mieściły się restauracje i różnego rodzaju sklepy z pamiątkami. Ludzi praktycznie nie było w ogóle, a to pewnie ze względu na to, że była dość wczesna pora. I jak już dobrze mnie znacie, to na pewno wiecie, że pierwsze miejsce, do którego się skierowałam, było oczywiście stoisko z kawą. I tradycyjna wietnamska kawa smakowała bardzo oryginalnie i specyficznie. I muszę Wam powiedzieć, że jej konsystencja przypominała bardziej taką piankę niż tradycyjną kawę, do jakiej jestem przyzwyczajona. Wietnamska kawa była mocna, była taka wyrazista i wyczuwalna była taka nutka czekolady i orzecha. I do tej wietnamskiej tradycyjnej kawy obowiązkowy był star bread, czyli chleb w kształcie gwiazdy, po brzegi wypełniony bakaliami. I gdy tak sobie z całą załogą jedliśmy śniadanie, to Dat, nasz przewodnik, uznał, że jest to po prostu świetny moment na to, aby przybliżyć nam historię wietnamskiej kawy, bo przecież Wietnam to nie tylko pola ryżowe, przepiękne krajobrazy czy też wyśmienite jedzenie, ale Wietnam jest też jednym z czołowych, jednym z wiodących producentów kawy na świecie i naprawdę może się pochwalić bardzo ciekawą techniką parzenia. I do parzenia kawy w Wietnamie wykorzystywany jest taki specjalny wietnamski zaparzacz o nazwie Phin. I kładziemy go na filiżance, wypełniamy kawą, a następnie zalewamy gorącą wodą. I ta woda kropelka po kropelce powoli spada do filiżanki
i dzięki temu wydobywa z tej naszej kawy najlepsze nuty smakowe. I taką wietnamską kawę najczęściej pije się z cukrem, z dużą ilością cukru oraz ze skondensowanym mlekiem. Jeżeli tak jak ja jesteście fanami, jesteście wielbicielami kawy, to na pewno wiecie, że na świecie uprawia się dwa główne gatunki kawy, powszechnie znaną nam wszystkim, czyli arabikę oraz mniej popularną robustę. I to właśnie robusta dominuje w Wietnamie. Robusta jest kawą bardzo łatwą w uprawie, ponieważ bardzo dobrze znosi wszelakie i często zmieniające się warunki atmosferyczne, a do tego jeszcze nie potrzebuje jakichś dużych nakładów finansowych. Co ciekawe, robusta zawiera też mniej kofeiny niż arabika, ale z drugiej strony nie ma aż tylu aromatów, bo jej smak jest dosyć prosty, dosyć taki gorzki i jeżeli wypijemy ją na pusty żołądek, to możemy czuć się tacy lekko odurzeni i za bardzo wręcz pobudzeni. I potwierdzam, tak, sprawdziłam to na własnej skórze i robusta niesamowicie pobudza. Natomiast jeżeli chcecie posłuchać więcej o wietnamskiej kawie, ale też o innych kawach z całego świata, to odsyłam Was do odcinka, który w całości poświęcony jest opowieściom o kawie i na pewno podlinkuję ten odcinek w opisie dzisiejszego podcastu. Kiedy już wreszcie po kilku godzinach jazdy przez wietnamskie bezdroża dojechaliśmy do zatoki Halong Bay, czekała tam na nas nasza prywatna łódź, która miała zabrać nas na objazdową wycieczkę. Na dolnym pokładzie znajdowały się stoliki oraz krzesła, zaś na górze znajdował się taras. Wszyscy od razu pospieszyliśmy na górę, bo z góry rzecz jasna rozciągały się lepsze widoki i ta nasza drewniana, kolorowa łódź praktycznie slalomem przeciskała się przez tymi niesamowitymi, wapiennymi skałami, a my przecieraliśmy nasze zaspane oczy ze zdumienia i nie dowierzaliśmy, że natura może być tak piękna. Mimo tego, że akurat w ten dzień strasznie wiało i było pochmurno, to zatoka prezentowała się naprawdę obłędnie. Dookoła nas było widać tylko ogromne wapienne skały w różnych kształtach, w różnych rozmiarach. W części z nich wydrążone były jaskinie, wydrążone były groty i wszystkie te skały były pokryte lasami i gęstą, taką tropikalną, bujną roślinnością. Zatoka Halong Bay nazywana jest także Zatoką Lądującego Smoka i znajduje się nieco ponad 160 km od stolicy Wietnamu, czyli Hanoi. I nie wiem, czy wiecie, ale cała zatoka swoją powierzchnią aż trzykrotnie przewyższa powierzchnię Warszawy. I na tej całej powierzchni porozrzucany jest prawie 2000 wysepek i kilka z nich jest nawet zamieszkałych. Znajdują się tam typowo turystyczne zabudowy, takie jak hotele, resorty czy też plaże, czyli takie miejsca idealne na wakacyjny wypoczynek. I teraz przytoczę Wam kilka anegdot, ponieważ niektóre z wysp ze względu na swój taki charakterystyczny kształt zyskały różnego rodzaju zabawne nazwy, które ponoć zgodnie z legendą wymyślił sobie jakiś znudzony rybak. Gdy tak płynęliśmy sobie pomiędzy tymi skałami, to mieliśmy okazję zobaczyć na przykład walkę kogutów i powiem Wam, że wpatrywałam się w te skały, które teoretycznie miały przypominać tą walkę kogutów i nieważne z której strony się przyglądałam, no nie mogłam tego w ogóle dostrzec.
I myślę, że akurat tutaj w tej sytuacji wietnamska kawa wypita na pusty żołądek sprawdziłaby się idealnie, ponieważ pewnie pobudziłaby moją wyobraźnię i jakoś te koguty bym tam dostrzegła. Zatoka Halong Bay jest tak niezwykłym miejscem, że została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i wcale się nie dziwię, bo ilość tych skał wynurzających się z wody sprawiała, że widok był naprawdę po prostu spektakularny, obłędny. I jeżeli trochę interesujecie się Azją, to właśnie ten widok znajdziecie na większości pocztówek i w większości przewodników turystycznych, ponieważ jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całej Azji. Dzięki temu, że cała zatoka ma wapienne podłoże, to stanowi idealne warunki do tego, aby powstawały tam różnego rodzaju jaskinie. I podczas naszej wycieczki mieliśmy okazję zwiedzić jedną z tych jaskiń, czyli Grotę Niebiańskiego Pałacu. Przepiękna nazwa, prawda? Strasznie mi się podoba. I zgodnie z legendą, w samym sercu tej jaskini odbyło się wesele króla smoków oraz jego przepięknej narzeczonej. Pośród zaproszonych gości byli między innymi rozmaici bogowie, wróżki, smoki i właśnie sylwetki wszystkich zaproszonych gości możemy dzisiaj rozpoznać w niesamowitych stalaktytach i stalagmitach, które właśnie znajdują się w tej jaskini. Coś, co było niezwykłe, to to, że jaskinia była podświetlona różnokolorowymi światłami, więc jeżeli oczekujecie tutaj mrocznego klimatu i nietoperzy, to niestety się rozczarujecie. I nasz pan przewodnik poprosił, abyśmy zatrzymali się przy jednej bardzo ciekawej formacji skalnej i poprosił, abyśmy się jej dokładnie przyjrzeli i postarali się zinterpretować jej nazwę, która brzmiała Lucky Lady, czyli w wolnym tłumaczeniu szczęściara. Wszyscy, absolutnie wszyscy, nieważne z której strony byśmy patrzyli, żadne z nas nie mogło dostrzec kobiecej sylwetki. Więc Dat poprosił nas, abyśmy nie brali tego interpretowania nazwy zbyt dosłownie, tylko może jednak trochę poruszyli wyobraźnią, no i wtedy wszystko okazało się jasne, ponieważ kształt skały przypominał pokaźnych rozmiarów penisa i dlatego właśnie skałę nazwano szczęściarą. Po tej niesamowitej wizycie w jaskini udaliśmy się do jednej z czterech pływających wiosek rybackich. I tą wioskę do dziś zamieszkuje około 50 rodzin. I jeżeli chcemy zwiedzić wioskę, to można ją zwiedzić na dwa sposoby. Tradycyjną taką drewnianą łódką z płaskim dnem lub też kajakiem. Ja wybrałam pierwszą opcję i razem z dwoma innymi dziewczynami zapakowałyśmy się na tą kolorową łódkę, przywdziałyśmy nasze odblaskowe kapoki i ruszyłyśmy w drogę. Pierwotny zamysł, jeżeli chodzi właśnie o powstanie tych pływających wiosek, był taki, że miała być to noclegownia dla rybaków, którzy powracali z nocnych połowów. Mieli tutaj przespać noc, a z samego rana zacząć sprzedawać złapane wcześniej ryby. Jednak z czasem te wioski przekształciły się w takie po prostu obszary mieszkalne, gdzie ludzie zaczęli żyć w harmonii z wodą i w harmonii z lądem. Niestety kilka lat temu, zgodnie z decyzją rządu, większość mieszkańców musiała wyprowadzić się do miast,
Powody ku temu były bardzo różne. Chodziło między innymi o ochronę środowiska lub też o to, że dzieci miały bardzo ograniczony dostęp do edukacji. Te niesamowite pływające wioski pozostały do dziś w stanie nienaruszonym i położone są w takich malowniczych zatoczkach i niektórzy ludzie spędzają tutaj nadal większą część swojego życia, zajmują się łowieniem ryb, wyplatają siatki czy też zajmują się obróbką pereł i ich domy usytuowane są na bambusowych tratwach i jak gdyby nigdy nic, pływają sobie spokojnie po zatoce i stąd też właśnie wzięła się nazwa, czyli pływające wioski. Co ciekawe, większość mieszkańców w ogóle nie opuszcza tych wiosek. Tam się rodzą i tam też się starzeją. I jeżeli kiedyś będziecie w Halong Bay, to koniecznie musicie odwiedzić jedną z nich, bo to niesamowite miejsce i podobno wszystkie dzieci, które tam mieszkają, szybciej zaczynają pływać niż chodzić. Kiedy nastała pora lunchu, po całym dniu wrażeń, wróciliśmy na naszą łódkę. Zajęliśmy miejsca przy stołach, które w błyskawicznym tempie zaczęły zapełniać się pysznymi potrawami. I to było takie śmieszne, bo za każdym razem, kiedy myśleliśmy, że to już wszystko, nasz pan kelner donosił kolejne dania, kolejne i jeszcze kolejne, aż w końcu na naszym stole zabrakło wolnego miejsca. Były krewetki, był kurczak, pieczona ryba, wietnamskie spring rollsy, był ryż, duszona kapusta, kraby pieczone, kalmary, wietnamskie bułeczki i mogłabym tak po prostu wymieniać bez końca. Ale wszystko było oczywiście okraszone szczyptą kuchni zachodniej, czyli frytkami. Na deser zaserwowano nam zaś świeże owoce i po prostu myślałam, że po takiej ilości jedzenia po prostu pęknę. I gdy przygotowywałam dla Was ten odcinek, to natrafiłam w internecie na taką ciekawostkę, że Zatoka Halong Bay już od kilku lat wygrywa w rankingach na najbardziej romantyczne miejsce świata. No, jeżeli chodzi o mnie, to ja osobiście polemizowałabym z tym stwierdzeniem. Jednak jedno jest pewne, Halong Bay robi niesamowite wrażenie i to jest właśnie jedno z takich miejsc, które bardzo, ale to bardzo utkwiło mi w pamięci. I ciekawa jestem, czy Wy też macie takie miejsce, które wywarło na Was niesamowite wrażenie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod najnowszym postem na Instagramie, co to jest za miejsce, gdzie się znajduje i dlaczego wywarło na Was takie ogromne wrażenie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam z całego serca, że byliście dziś ze mną i poświęciliście swój czas na wysłuchanie tego, co mam Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że chociaż trochę zachęciłam Was do wizyty w Wietnamie. Oprócz Zatoki Halong Bay jest tam niezliczona ilość miejsc, które naprawdę musicie zobaczyć. Więc jeżeli podróż do Wietnamu jest Waszym marzeniem, to trzymam kciuki, aby się spełniło. A tymczasem żegnam się z Wami. Przypomnę jeszcze tylko, że nowe odcinki ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 8 rano. Możecie ich posłuchać na Spotify, na iTunes, na spacjouzyciu.pl, na YouTube oraz od niedawna w aplikacji Empik Go. Zaglądajcie także na mojego Instagrama spacjouzyciu_podcast. Będę Wam bardzo wdzięczna za subskrypcję, za komentarze oraz dzielenie się Waszymi opiniami na temat mojego podcastu. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę. Życzę Wam miłego dnia i słyszymy się już za tydzień. Cześć!